morning, hello everyone, and the Radom Pigeon Market in Poland. Dzień dobry, po raz kolejny witam wszystkich na radomskim targu gołębi w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawy jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jak widzieliśmy na wcześniejszych filmach, w Radomiu można spotkać wiele ciekawych ras gołębi. Są też kurki, koguciki, papugi. Startujemy, zapraszam do oglądania. Świetnie! Ci nie chcę słyszeć. Nie, nie. Co pan szuka? Tego, co nie. A te papuszki to ile? To parka? Są gołąbki diamentowe. Gołąbki diamentowe. Tak, dobrze by pan mi poprawił, bo ja nie. Wydałem jak papuszka, to gołąbki. Tamten, ta miszka jest ta. I taka parka gołąbków diamentowych? 80 zł, tak? A te kołyciki? To są para czabu, 100 zł, cebrytka, 50 zł. 50 zł cebrytka. A ty jaśniaczki ściągowe po ile? Po trzy dyszki. Proszę bardzo. A te siwe po jakiej cenie są za sztukę? 5 zł. Po 5 zł są siwe. I to widzę, że są wszystko z obrączkami. Proszę bardzo, z obrączkami po 5 zł. W Radomiu są takie siwe. Wyprzedaż to jest. Wyprzedaż hodowli. Dlatego po 5 zł. Może pan podać telefon, jak pan chce. Jak pan chce, żeby ktoś pan do pana zadzwonił, nie wiem. Pan wiesz, wysprzedaje. Dobrze, ok. Jedziemy. Najładniejszy wewnątrz. Tak, ale ładnie. Najczęściej nie szkoda, ile za nim. Co się wypytał? A ten karpiacz grzałny korniaty ile? Dyszkę. A wyszłańczyk? Ten drugi 200. To samo, tak? W Radomiu też mamy zboże. Ile taka ćwiartka? Tak. Ile? 60 zł ćwiartka. 50 zł ćwiartka. Takie jaśniaczki ściągowe to ile za sztukę? 100-150. 100-150 zł. A te bocianki? Tak. Po stówce. Po stówce bocianki. Jasne, od 100 do 150 głowy. Tak. Górę. A przepraszam, te karierów para to ile? Tych czarnych? Nie wiadomo, nie ma. Nie, nie ma. 250 zł te kariery czarne. Kurwa, nie masz co robić w domu? Dobra. Przychodzi pierdolę. Kurczę, kłopoty. Jutro wszystko na Sulejówku. Tak? Tak. Widzę, panie Marku. Ty jaśniaczki pojedziesz za sztukę? Ja wszystkie po dwie dyszki, wybierane po cztery. Po cztery wybierane, natomiast po dwie dychy wybierane po cztery wybiórczo, tak powiem. Kurde, jak się zdenerwuję. Chodzą gołębie, odchodzą, Marcin Przesia zginęło, dawałem mieczyku. Pytam się, jak jest możliwe. Mówię... Nie, nie da rady. Dzisiaj wiedziałem, że tak będzie. Kurczę. Mamy wylot. Takie nyweczki parka ile? 50, bo no. Po 50 zł parka nyweczku. Te to są takie te widymki, tak? Winerki takie. A tu bocian węgierski. O, bocian węgierski. Proszę zobaczyć, bocian. Nie taki bocian. 50. Taka rasa niespotykana, znaczy ja to nie spotkałem się. Bocian węgierski 50 zł. Ten, co który jest nagrywa właśnie pierwsza samiczka. A krymiaczką taka żółta para? Cztery dyszki, trzy dyszki. O. Cztery dyszki, trzy dyszki. Tak. A takie boki para ile takich boków? 60 zł para boków. Ładne te boki są widać. Dziadek, opuść na 5. Dobrze, dziadko, sobie na 2 sprzedł. A pawiki parka ile? 50 zł parka. Parka czarnych. A te wiedeńskie po ile? A to nie moje.
A, nie ma, poszedł, tak? Nie wiem, panie kochany, że panu nie było miejsca. Ładnie pan zrobił. Taka, takie krymeczki czerwone to ile? Krymeczki 40 zł. 40 zł. A te to są jakie te białe, to są jakie pocztowe, tak? Tak. I taka para pocztowych ile? Po dwie dychy. Po dwie dychy te białe pocztowe. Natomiast siwe po ile, w jakiej cenie? Po dychu. Po dychę siwe. Tu widzimy też króliki, proszę bardzo, tyle królików mam w Radomiu. I taka za sztuczkę to tak mniej więcej? No zależy, 50, 90, zależy od sztuki. Zależy od sztuki, jaki królik, jakiej wysokości, starszy czy młodszy. Od 50 do 90 zł. Dziękuję bardzo, dobrego handlu. Kurczę, ja proszę. Ja wiem. Kolorowe. I pauzę, bo nie będę nagrywał trzeci raz. A, obejrzy pan Wlejczyk, zaraz. A te czarne pocztowe, jaka, ile cena taka parka? 20 zł, tak? No. To jest para. Para taki, tak? Para 50 zł, to są z obrączkami w ogóle. Fajne są. A ten kasztanek? Ten? No. 3 dychy? 3 dychy, tak. No taka cena jest. Więcej do życia. Takie jaśniaczki po ile? Po 2 pudyszki. Po 2 pudyszki. A te jaśniaczki czyje? Pana, tak? I takie jaśniaczki za sztukę, nie więcej? Po 2 dychy. Po 2 dychy. I to hurtem, tak to wybiórczo, to one są fajne, to chyba drożej trochę, nie? Do hurtu po 2 dychy? Tak. Natomiast troszeczkę cena jest wyższa indywidualnie, fajne gołąbki są. Widać. Ładnie się prezentują. Proszę. Przypatrzcie, jak moja wygląda. Jeszcze. A takie dereszki za sztukę ile? 50. 50 zł za sztukę te dereszki. No zależy od dereszka, bo są mi droższe tak samo, jakby od wygląda wszystkiego. No. Taka 50 zł do hurtu. A ten pawik czarny to ile? Po 15, po 20. Aha, po 13, po 20. Janek, te czarne wyświance parka ile? Dla pana Andrzeja. Jaka cena tych par? Cena wyjściowa. Jaka cena wyjściowa? 4 dyszki. 4 dyszki cena wyjściowa, czarne wyświanczyki. A ten krzyżak czarny? Czarny samczyk. Czarny samczyk. Ile ten krzyżak? Krzyżak 15 zł. Krzyżak 15 zł czarny. Ładny kolorek, fajny krzyżak. A ten krymeczek? Krymeczek 5 zł, jak na ciebie. 5 zł. Proszę bardzo, z babciami, fajny krymeczek. Ale nie, ja... Takie Budapeszki to ile za sztukę? Nie wiadomo. Po 5 Budapeszki. A to są rzesowskie chyba, tak? A rzesowskie tylko parę ile? 50 zł rzesowskie są. A te karpiaczki, wylotiki, ile, jaka cena? Podyszko. Podyszko, karpiaczki, wyloty. Samczyk? Tak. Jaka cena? Budapeszki też, po ile? A też podyszko. A ten perłowy właśnie tutaj taki, widzę, ściągowy. 2 dyszki. Kurczę. Nie nagrywałem wcale, dobrze, że spojrzałem. Te Budapeszki to po ile? Mówiłem, po dyszku. Po dyszku, tak. Taka para bodzianków chłopciatych to jaka cena? 100 zł. A ten Widymek, bardzo fajny gołąbek, ile? 150 zł. 150 zł.
A te pieski, to co to za rasa jest? Cane Corso. Jak? Cane Corso. Może pan podejść powiedzieć, jakby co? Cane Corso. Cane Corso, tak. I je taki piesek, ile szczeniaczek? 1000 złotych. Kurczę, wie pan co? Tak może pan między tym a tym stanąć, bo przepraszam, nie chciałem... Przepraszam pana, nie, A to co mają takie oprawy? Nie, to są perłowe chyba, nie? Nie, to są strauzery. A, strauzery? Strauzery, tak. I takie strauzery to nie za sztuczkę? 10 zł. 10 zł. Właśnie mówię, bo dawno nie widziałem tych strauzerów. 10 zł za sztukę. Kurde, wiedziałem. Te bocianki to ile? 80 zł parka. Proszę bardzo, 80 zł parka. Po 3 dyszki te jasne. A te wiedeńskie po ile za sztuczkę? 4. Po 4 dyszki. Kupione, tak? Kupione. A to są kupione gołąbki. Wiem, że w Radomiu nie kupują gołębi. A te jaśniaczki po ile są? Po 2 dyszki. Para tych krzyżaczków żółtych, to ile, jaka cena? To kupione. A, kupione te krzyżaki są. A to jest czajka? Co to jest? Czajka. Taka czajka to ile? 30 zł. 30 zł. A dereszki tutaj widzę też są takie? Tak. I po ile one są? Po 3 dyszki. Aj, kurde. Te winiarki to po ile tak za sztukę mniej więcej? Zależy który? No zależy który. Od 50 do 100. Od 50 do 100 zł. A te siwy pocztowe to w jakiej cenie mamy? Proszę? Po 2 zł. Po 2 zł. Są i z obrączkami? Proszę bardzo. Wszystkie z obrączkami. Wszystkie z obrączkami, siwe po 2 zł, jakby kto chciał. Wysprzedaż, promocja. Te czepelki to po ile? Chcesz kupić? Po ile pytam się sprzedajesz? No? Po 10 zł mamy tutaj czepelki. Jakby ktoś chciał kupić, to tutaj do kolegi. Jak chcesz, to możesz podać telefon, że masz czepelki. Nie. Nie. Dobra. Wszystkie czepelki po 10 zł. A te jaśniaczki po ile za sztukę? Po 10 zł. Po 10 zł. I to też wszystko? Wszystko hurtem po 10 zł. Dzisiaj w Radomiu kolega robi redukcję lotu i po 10 zł. Tak jak tutaj, w tej klatce, te jaśniaczki, po dychu. Jeszcze raz filmuję. I czepelki po 10 zł. Taka promocja dzisiaj. Tylko gołąbki. Mudapeszki po ile? Podyszku. Podyszku. O, krymeczki do parka ile? 60 zł. 60 zł. A ten zakonnik? Samiczka. I jaka cena tego zakonnika? Cena wolna. Cena wolna. Ile kto da? To proszę bardzo, tak Radomiu je. Co to ten czerwony to jest? Co zaraz to jest? Orliki. Orliki, proszę bardzo. Ten czerwony i te czerwone to są orliki, tak? I takie orliki ile? Jak ten czerwony? Po dyszku. A to co to jest tutaj to? Też orlik jest, no kurczę, nie widziałem tych orlików, na internecie to oglądam. I też po dyszku to orliki, tak? A te koroniate, w jakiej cenie? 50 zł. Po 50 zł koroniate. To orliki tak w miejscu do góry chyba latają, tak? Bardzo ładnie, orliki do góry w miejscu latają, bardzo ładnie się prezentują. Cześć.
Te korniate wyszwanczyki to ile? Dyszku. A krakusek? Też dyszku. Jakieś siedzinkę do gańki. Wesoło. Już jest wesoło. No. Dziękuję wszystkim hodowcom za udostępnienie filmowania. Dziękuję za oglądanie filmu. Pozdrawiam. Takie bocianki to po ile za sztuczkę? 100 zł, 200, 250. Różna jest cena tych bocianków. Od 100 do 250 zł. Proszę zobaczyć jakie bocianki. A takie pocztowe siwe to po ile? Trudno też. Jak hurtem to za dwie dyszki. Hurtem po dwie dyszki. A te wiedeńskie, proszę pana, po ile? To jest para. Para po tych wiedeńskich. I jaka cena? 200 zł. 200 zł para tych wiedeńskich. Akurat nie chcą się pokazać. A ten korniaty masłowy? A pana Andrzeja. Wiedeńskie. Tu chciałem pozdrowić pana Krzysztofa z Okęcia, który Marcina, i Marcina. I Marcina, też z Okęcia, pana tak. Marcina z Okęcia. Pozdrawia z Andrzej z Radomia serdecznie do tych kolegów, którzy tam oglądają filmiki. Dużo zróbko pozdrawiam się go, kiedy dobrze tam trzymają. Ale kiedyś coś było, coś parę groszy za to było. A parę tych pasiaczków? Chce pan kupić? Pytam się o cenę. Trzy dyszki. Trzy dyszki pana. To na to tak? Filmy na YouTube wrzucam. No przez to zobacz, przez to tu ludzie przyjeżdżają, jak był targ, połowy tego targu było. Do Gdyńska muszę przyjechać, u was będzie w Gdyńsku. 13. 13 przyjadę, tak, postaram się, że nie będę pamiętać, jak będę zdrowie. A to trzeba tylko promować. No tam miejsca je kawał, nie? Jasne ściągowe to po ile? Nie ma właściciela? Ty jasne ściągowe to po ile? Ze sztuczkę? A nie, górno 50 zł. Po 50 zł. O, teraz. A bocianki? Bocianki? Można powiedzieć w tej samej cenie. Też w tej samej cenie. Proszę bardzo, kostkowo ładne bocianki. Wchodzą w łomierze. O, guzik. Nie nagrywam pił teraz. Cisnę. Trzeba jechać, już starczy. Dzisiaj to ciała tak dawałem, że głowa mała. Dwa debile zdenerwują to. O, teraz się nagrywa. Dziękuję panu bardzo. Dobrego, miłego weekendu życzę panu. Panie Andrzeju, coś pan narobił? Nie wiem. No, reklamujesz pan i teraz widzisz pan, co się dzieje. W tamtym tygodniu mówił chłopak, że przyjechały więc. Pozdrawiam kolego, panie Sławku. Skąd jesteś, Sławek? Z Radomia. Pozdrawiam, to Sławka z Radomia. Bardzo sympatyczny człowiek, miła osoba. Nie. Aparat. Dziękuję bardzo. Nie. Dziękuję za oglądanie filmu. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Hejka.